Statystyka nabiera coraz większego znaczenia. Wykorzystywana jest w niemal każdej dziedzinie. Dlatego organizatorzy konkursu, czyli Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej oraz Zespół Szkół nr 2 popularyzują statystykę wśród uczniów szkół aglomeracji wałbrzyskiej. Statystyka weszła bardzo mocno do programu nauczania matematyki i to już zarówno elementarnie w szkole podstawowej, a później w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Te elementy statystyki to tworzenie poprzez arkusz kalkulacyjny wykresów. Zaczynamy od tego, co jest najprostsze i staramy się na podstawie obrazu na wykresie powiedzieć, wyciągnąć pewne wnioski. Natomiast później stopień wyżej to jest obliczanie wartości średniej, odchylenia standardowego, mediany i tak dalej. Czyli wchodzimy coraz to bardziej w głąb i okazuje się, że te umiejętności, ta wiedza, którą nabywamy, jest niezwykle przydatna później przy analizowaniu różnych sytuacji, nawet takich sytuacji codziennych. Wiedzę zdobytą na zajęciach matematyki oraz warsztatach, które odbywały się w ramach konkursu, uczniowie wykorzystali w praktyce, przeprowadzając ankiety i opracowując ich wyniki. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana. Temat naszego projektu to jest kwestia makijażu postrzegana przez gimnazjalistów z Czarnego Boru. No i to wymyśliliśmy wymyśliliśmy razem te tematy, tak różne nam takie przychodziły i ten był akurat taki najbardziej aktualny w naszej szkole. Zazwyczaj z dziewczynami tak też sobie różne wymyślamy takie i zastanawiałyśmy się, jak to inne koleżanki nasze z naszej szkoły postrzegają tą naszą kwestię. No i co wam z tych badań wyszło? No wyniki były dla mnie w niektórych miejscach były czasami zaskoczeniem. To czasami było tak, bo to też dla chłopców były pytania. No i tam było takie jedno pytanie, czy wiesz cokolwiek o makijażu? No i to też było takie zasadnicze takie zaskoczenie, że, bo większość chłopców akurat coś nawet coś tam wiedziała. Tak. Zauważają, jak malują się dziewczyny, jak nie są. Tak, jak się nie malują, odróżniają, jak nie są, a jak nie są. A jak chłopcy to odróżniają? Po czym widać, kiedy dziewczyna jest pomalowana, a kiedy nie jest pomalowana? To widać, jak na przykład dziewczyna sobie oczy ma namalowane, bo czasem dziewczyna przychodzi do szkoły niepomalowana, a czasem pomalowana i to widać. Z ankiety Kasi i Adriana wynika, że statystycznie chłopcy wolą delikatny makijaż i posiadają podstawową wiedzę na jego temat. Z ankiety Kingi i Julii wynika natomiast, że chłopcy częściej sięgają po fast foody, a dziewczynki dbają o figurę i zdrowe odżywianie. My zajmowaliśmy się zdrowym odżywianiem wśród młodzieży w naszej szkole, czyli w Czarnym Borze, i mieliśmy ankietę na temat zdrowego odżywiania się, czy uczniowie się zdrowo odżywiają, czy stosują jakieś diety, czy no po prostu na temat tak jedzenia. Ogólnie wyszło, że większość młodzieży akurat naszego gimnazjum odżywia się w jakimś stopniu zdrowiej niż powinno, choć wiadomo, dziewczęta bardziej odżywiają się zdrowo, bo wiadomo, dbają o sylwetkę, też chcą się... Już w tym wieku się dba o sylwetkę? Tak, już w tym wieku myślą nad tym i wiadomo, chcą się podobać płci przeciwnej, chcą po prostu jakby no, o swój wizerunek zadbać, choć też wiadomo, te odpowiedzi nie były w większości takimi... Wprost. Tak, dokładnie, nie były takie, jak nie odpowiadali po prostu szczerze uczniowie i też to w jakimś stopniu mogło tam... Zafałszować wynik. Tak, dokładnie, ale no z tego, co nam wyszło, to tam, nie pamiętam dokładnie, ale tam mały stopień był między tym, czy się zdrowo odżywiają, czy niezdrowo. Wiadomo, dużo też osób odpowiedziało, że nie odżywia się kompletnie zdrowo, że jedzą fast food na przykład codziennie. Były też takie odpowiedzi i to też dla nas było bardzo szokujące, bo jednak no, fast food jeść codziennie to też w jakimś stopniu to niezdrowo wpływa na nas, na nasz organizm. Kto bardziej dba o swoje zdrowie, o swoją sylwetkę, o wizerunek? Dziewczęta czy chłopcy?
dziewczęta, bo chłopcy wolą szybko zjeść, pójść na boisko. Szybciej zjedzą, to mają później więcej czasu, a dziewczęta wolą zadbać o siebie. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 2 imienia Hugona Kołłątaja.